Musiałem z własnego rodzinnego domu uciekać w 1995 roku. Dostałem wyrok, fikcyjny wyrok, który nawet nie był w rejestrze skazanych zgłoszony, że się znęcą nad rodziną. To ja się pytam, jak człowiek znęcający się nad rodziną mógł wychowywać przez 15 lat, bo już no, dzieci są do tego czasu ze mną, ale już liczę ten wiek, jak miał 2,5 roku, no i młodszy syn i 18 lat. Pozytywnie, nie miałem żadnych kłopotów w szkole, nie miałem nigdzie z dziećmi. A wręcz nawet były przykładem, bo córka miała trzecie miejsce w klasie. I ja mówię, jak? Mafie sądowniczo-prokuratorskie, jak się upatrzą ofiarę, to ją będą gorzej jak hieny maltretować. Uciekłem na Pegier, tam liczyłem, że stworzę gospodarstwo piękne, agroturystyczne. Wydzierżawiłem od akademii 60 hektarów, 40 chciałem kupić. I co się okazuje? Za ten odcinek, gdzie miałem ziemię, odpowiadał obcy kapitał przy drożności koryta rzeki. Za to, że bierze wodę pitną, raczej wodę do produkcji piwa, miał utrzymywać w należytym stanie 3 km odcinka rzeki. Nie robił tego. Po 7 powodziach, 7, ja dostałem zezwolenie z kilometra tego, wyciągnąłem 236 sztuk drzew. To jest na tym. I co? Oddałem sprawę do sądu i ją przegrywam. I ja mówię, że to nie był sędzia, tylko to był kolaborant, to był konfident, to był największy zdrajca rodziny polskiej, bo mówię z kozą rodzinę chłopską, polską, moją rodzinę na nędzę, a promował obcy kapitał. Bo zapis na drugim banerze jednoznacznie mówi, że za wszelkie szkody będzie odpowiadała jednostka uprawniona, nawet jak przyjdą z siły wyższej powodzi. Każde leżące drzewo, każdy oberwany brzeg i zwężenie koryta rzeki miało związek przyczynowy do powstania tej powodzi.